Zacznę od tego, że wiemy, że sytuacja z koronawirusem jest napięta i że działamy pod presją czasu. Ale o tym, że wirus istnieje, wiemy od grudnia. Od czwartku wiemy, że będzie posiedzenie Sejmu. Tymczasem ustawę wrzuciliście wczoraj, po 22. Szacunek dla opozycji to jedno. Nie zakładam, że będziecie nam go okazywali. Ale okazalibyście go przynajmniej obywatelom i obywatelkom. Przez tryb zaproponowany przez rząd możliwości zabrania głosu w debacie został Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede wszystkim pozbawiona została go strona społeczna. Związki zawodowe, organizacje zrzeszające zawody medyczne, pacjenci i pacjentki, obywatele i obywatelki. Już wielokrotnie udowodniliśmy jako Lewica, że nie boimy się z rządem wchodzić w dialog. Ale szanujmy się, szanujmy obywateli i obywatelki. I porzućmy zgubną praktykę braku choćby kilku dni na konsultacje, szczególnie projektów rządowych, szczególnie tak ważnych projektów. Po dzisiejszej debacie mogę jednak powiedzieć jedno. Udało się poprawić tę ustawę w kluczowych miejscach, również dzięki staraniom Lewicy. Udało się między innymi wprowadzić ograniczenia czasowe obowiązywania jej przepisów. Udało się usunąć artykuł 13 oraz wprowadzić na wniosek kolegów i koleżanek z opozycji i z koalicji obowiązek sprawozdania rządu z działania ustawy raz na kwartał. Ustawa nadal nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie rozwiązuje wielu kwestii, ale jest znacząca poprawa. Czego w niej nie ma? Nie adresuje rekompensaty dla pracowników i pracownic na umowach śmieciowych i samozatrudnionych. Mimo wprowadzenia kilku trafnych kroków na czasy kryzysu, wciąż brakuje w Polsce systemowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa lekowego. Polska musi zacząć produkować substancje czynne i leki, tak abyśmy byli niezależni od tego, co się dzieje w Chinach czy jakimkolwiek innym regionie świata. Nie ma bezpiecznego społeczeństwa bez bezpieczeństwa lekowego. Nie ma bezpieczeństwa bez pewności, że jak pójdziemy do apteki, to leki będą dla nas dostępne, także w czasach kryzysu. Że jak zachorujemy, to będziemy mieli pewność, że będziemy mogli się wyleczyć. Ale ta ustawa jest potrzebna i cieszę się, że udało się ją poprawić. Dziś w parlamencie było po prostu normalnie, tak jak powinno być na co dzień. Pracowaliśmy wspólnie, rząd, Lewica, pozostała opozycja nad poprawkami. Nie życzę oczywiście rządzącym więcej takich niezwykłych i groźnych okoliczności, ale pracy takiej jak dzisiaj życzę nam wszystkim. Widać, że trzeba było Lewicy w Sejmie, żebyście w końcu wyszli z okopów. Klub koalicyjny Lewicy zagłosuje za ustawą, którą państwo zaproponowali po poprawkach, które udało się wprowadzić. Uważamy, że mamy obowiązek jako parlamentarzyści pracować merytorycznie nad projektami, nawet jeżeli zgłaszacie je na kilka godzin przed posiedzeniem. Ale z szacunku dla obywateli i obywatelek nie róbcie tego, bo obywatele i obywatelki widzą tryb, w jakim pracujecie. I to, że organizacje społeczne nie miały możliwości się wypowiedzieć, to naprawdę nie jest coś, czego nie dało się zorganizować. Gdybyście tą ustawę przedstawili już w czwartek, organizacje mogłyby zebrać się przez weekend i wydać opinię. Moglibyśmy na ich podstawie stworzyć lepsze prawo, bo to nie jest tak, że my chcemy się awanturować bez sensu. My chcemy tworzyć lepsze prawo. Lewica w tym Sejmie jest po to, żeby tworzyć lepsze prawo. I my wam to lepsze prawo zawsze chętnie pomożemy stworzyć. Tylko dajcie nam czas. Dajcie czas obywatelom i obywatelkom i nie ignorujcie ich głosu. Dziękuję.